Związek Harcerstwa Polskiego po raz kolejny od kilkunastu już lat uczestniczy w wyprawach na Monte Cassino. To jest takie nasze zobowiązanie wobec tych, którzy tu polegli, wobec tych, co przeżyli, żeby ta pamięć o ich wysiłku, ta pamięć o ich poświęceniu przetrwała. Bo ona jest ważna dla nas, bo to jest to, co buduje tę wolną Polskę, za którą oni oddali krew. Oni ją oddali w naszym imieniu. Dlatego my dziś musimy im oddawać tę cześć i pamięć. Jesteśmy tu z serca, nie jest tylko z potrzeby obowiązku, ale przede wszystkim z serca i dla wartości, które ta walka niosła. Szczególny czas. Szczególne miejsce. Chorągiew Kielecką na tej wyprawie reprezentuje 8 chówców. Czy harcerstwo to tylko przygoda i zabawa? Nie. Od ponad 100 lat wspieramy rodziców w wychowaniu młodego pokolenia. Duże miejsce to służba. I tą służbę pełnimy dzisiaj. Jesteśmy to winni tym, którzy są tam za nami, którzy to zostali i nie dotarli do wolnej Polski. Myślę, że podsumowaniem tego wszystkiego będą słowa Zbigniewa Kabaty. A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, że widziały dni straszne, ponure i krwawe, niechaj tylko to jedno pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby była tam. Jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego mam zadanie wychowywać młodych ludzi. Ludzi, którzy są przede wszystkim patriotami. W ciągu naszej wieloletniej historii Polski ludzie musieli wielokrotnie walczyć o jej wolność. I z jednym z takich momentów była II wojna światowa. Bardzo ważną i przełomową bitwą na froncie zachodnim była bitwa o Monte Cassino. I w tym momencie znajdujemy się u podnóża tej góry, i możemy pokazać tym młodym ludziom, tych, których wychowujemy, jak to wszystko wyglądało, jaki ci żołnierze musieli poświęcić trud, jaką musieli mieć w sobie odwagę, jak bardzo kochali naszą ojczyznę. Przez tą żywą lekcję historii możemy ich wiele nauczyć. I mam nadzieję, że ten wyjazd uświadomi im pewne rzeczy i na długo zapadnie w ich pamięć.